29 listopada wspominamy błogosławionego Bernarda Franciszka de Hoyos, zakonnika. Bernard urodził się 21 sierpnia 1711 roku w Torrelavatom, w małej, górskiej miejscowości na terenie Kastylii w Hiszpanii. Miał jeszcze młodszą siostrę Marię Teresę. Rodzice byli dobrymi katolikami i starannie wychowali swoje dzieci. Kiedy miał 13 lat, zmarł jego ojciec, który pracował jako sekretarz w Radzie Miejskiej. Bernard uczył się w szkołach prowadzonych przez księży jezuitów. W wieku niespełna 17 lat przyłączył się do ich wspólnoty. Gorliwie przygotowywał się do kapłaństwa. Jeden z jezuitów poprosił go o przetłumaczenie kilku rozdziałów książki na temat nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chciał o tym powiedzieć w kazaniu. Bernard bardzo szybko spełnił prośbę starszego przyjaciela. Treść tej książki bardzo go poruszyła i poczuł się wezwany do publicznego głoszenia kultu Serca Jezusowego w Hiszpanii. W czasie jednej z modlitw usłyszał prośbę Pana Jezusa. Pragnę, abyś rozpowszechnił nabożeństwo do mojego Najświętszego Serca w całej Hiszpanii. Jako kleryk wszystkimi dostępnymi sobie sposobami głosił kult Serca Pana Jezusa. Musiał pokonać wiele trudności, ale dzięki jego naleganiom, jego spowiednik, ojciec Jan de Loyola, napisał bardzo dobrą książkę na ten temat, która stała się bardzo poczytna. Dotarła nawet do króla Francji, Filipa V. Bernard zabiegał, by papież ustanowił święto ku czci Serca Jezusowego. Przełożeni, widząc duchową dojrzałość Bernarda, uzyskali dla niego dyspensę i 2 stycznia 1735 roku przyjął on święcenia kapłańskie, mimo że nie ukończył studiów i nie osiągnął wymaganego wieku. Jako kapłan bardzo szybko zaangażował się w propagowanie nabożeństwa do Serca Jezusowego. Głosił kazania, zachęcał do odprawiania specjalnie ułożonej nowenny do Serca Jezusowego i do przyjmowania Komunii Świętej w pierwsze piątki miesiąca. Rozpowszechniał też obrazy Serca Jezusa. Zabiegał o wprowadzenie uroczystego święta Serca Jezusowego w piątek po oktawie Bożego Ciała. Bernard jako kapłan był cenionym spowiednikiem. 18 listopada 1735 roku niespodziewanie zachorował na tyfus. Choroba rozwijała się bardzo szybko. Zmarł 29 listopada 1735 roku, niespełna rok po przyjęciu święceń kapłańskich. Miał 24 lata. Beatyfikowany został 18 kwietnia 2010 roku. Błogosławiony Bernard przyczynił się swoimi wysiłkami do tego, że w piątek po zakończeniu oktawy Bożego Ciała obchodzona jest uroczystość ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Bernard wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.